Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj mam dla Was recenzję książki Małomiasteczkowy pana Tomasza Duszyńskiego. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Skarpa Warszawska i premiera była 27 września 2023. I wiecie, co mogę o niej powiedzieć? To tyle, że no, książka jest napisana jakoś tak zupełnie inaczej niż inne kryminały. Wiecie, zawsze najwięcej czasu poświęca się albo na zaginięcie, albo na szukanie ofiary. Tutaj nie było żadnej z tych sytuacji. Na początku książki poznajemy taki moment, w którym doszło do otumanienia dziewczyny, a następnie jej uprowadzenia. Później czytamy o tym, że faktycznie ktoś zaginął i tak troszeczkę też nawet zgrabnie idziemy dalej, czyli do sytuacji życiowych postaci. Żeby naszym bohaterom nie było tutaj zbyt łatwo w życiu, autor sprawił, że mają zawiłą przeszłość i zanim do czegokolwiek dojdą, to tak naprawdę muszą ją sobie tutaj poukładać. Sprawia to, że pozycja wchodzi na tory obyczajówki kryminalnej. Miłe było to, że osoby tu występujące były dosyć charakterystyczne. Można by powiedzieć, że miały takie pewne zaburzenia, albo że na przykład życie nauczyło ich postępowania właśnie w taki, a nie inny sposób. Będzie też motyw osoby chorej na raka, która zbyt dumna nie ujawniła objawów pod warunkiem, że no, jego ciało mu na to pozwalało, bo nie zawsze dało się to wszystko ukryć. Obaj policjanci, mamy tutaj ojca i syna, są mocno do siebie podobni i chociaż jeden z nich chce porozmawiać, bardzo chce o przeszłości, to drugi nie bardzo ma chęć do niej powracać, a jeśli już, to na swoich warunkach, które oczywiście jak zwykle zawsze nie odpowiadają temu drugiemu. Dla mnie był to taki trochę brak akceptacji, no bo syn złościł się na ojca za to, jaki jest, zamiast zwyczajnie zaakceptować go, że po prostu taki jest. Często właśnie dlatego dochodziło też do spięć między nimi, z czego syn długo nie utrzymywał kontaktu z ojcem. Oczywiście w tle majaczy gdzieś tam postać poszukiwanej zaginionej, ale niewyjaśnione sprawy rodzinne jakoś tak ciekawiły mnie po prostu bardziej. W pewnym momencie dojdzie też do sytuacji, gdzie wcześniej rozrzucone takie niedbale nitki, które się tutaj powijają, zaczną się przyciągać, żeby utworzyć taki bardziej scalony obraz sytuacji w książce. Wychodzi również na to, że w świecie tej pozycji nie istnieje taki przypadek, tylko bardziej takie przeczucie, no, którym bohaterzy się tutaj właśnie kierują. No bo czy morderstwo sprzed dekad może mieć jakikolwiek związek z obecnie zaginioną dziewczyną? Bo będziemy mieli tutaj taki właśnie powrót do przeszłości, gdzie kiedyś została niewyjaśniona taka sprawa i nagle mamy zaginięcie tutaj i oni będą szukać, czy są jakieś tam spójności, czy nie, czy jest coś takiego, co po prostu wydarzyło się w podobnych wersjach. No i później znowu będą trochę powracać do swoich rodzinnych problemów, które no, przez długi czas nie są rozwiązane, musi minąć trochę czasu, zanim sobie to poukładają. I w sumie jedyne, co można powiedzieć o tej książce, to to, że jest napisana na pewno w dużym napięciu, postacie są bardzo twarde, tutaj nikt się z nikim nie pieści, oni lubią wyznaczać granice i tak naprawdę nie chcą zmian. Jeżeli powiedzą, że coś ma być tak, to ma być tak, jeżeli nie, no to trudno, to w ogóle nie będzie. Książkę na pewno czyta się szybko, ale powiem Wam, że właśnie te wydarzenia niekiedy bywają rozrzucone, jest pociągnięty jakiś tam inny wątek, który sprawia, że chwilowo możemy mieć taką małą dezorientację i z tych właśnie takich porozrzucanych niteczek później utworzy się taka jedna całość i ona będzie smaczna. Jeżeli tak można powiedzieć, to nam się spodoba najbardziej. Także mówię, jeżeli komuś się podoba taki klimat książki, to wydaje mi się, że będzie nią po prostu zaciekawiona. Ja jej dałam 9 na 10, bo czuję się usatysfakcjonowana, ale jednocześnie właśnie może liczyłam na troszeczkę coś więcej, na większej grozy, a niekoniecznie te sprawy rodziny, chociaż właśnie one najbardziej mnie ciekawiły. Także tu mamy taką, sama mam niespójność ze sobą. Niemniej jednak książka jest świetna, uważam, że warto ją polecić i oczywiście zachęcam do czytania. Jak wiecie, u mnie thrillery krują na pierwszym miejscu, później są bajki i opowieści świąteczne, no i thriller przede wszystkim. Mamy tutaj też taki zalążek, bo oni dużo rozmawiają, aczkolwiek to jest takie bardziej między sprawami rodzinnymi, aniżeli tym, co się tutaj stało. Także jeżeli Wam książkę odpowiadam, to Wam po prostu polecam. Ja żegnam się z Wami. Pa, 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 pa!